Po raz pierwszy w Szpitalu Miejskim Zabrzu przeprowadzono operację wszczepienia endoprotezy za pomocą robota. Obydwa zabiegi przebiegły pomyślnie. Wykonując operację tym urządzeniem, nie używamy żadnych przymiarów. To skraca znacznie pracę, bo nie trzeba jej zakładać osobno na kość udową, osobno na kość piszczelową. Poszczególne segmenty operacji się opuszcza, dlatego że wszystko to oblicza komputer i nam potem daje przy ostatnim kliknięciu, nazwijmy czek, to pozwala, masz dobrze założoną protezę, sprawdzony jest odpowiedni balans więzadłowy, zgięcie i wyproście i specjalnym automatycznym borem usuwamy tą kość, która będzie zastąpiona protezą. Robot Corgi może wspierać lekarzy w usuwaniu zniszczonych chorobą zwyrodnieniową tkanek i dba o to, by nie wykraczali poza planowany zakres zabiegu. Może być używany do operacji umieszczania endoprotez kolana, ale też stawu biodrowego. Przygotowaliśmy się na ich 10 miesięcy od czasu, kiedy pierwszy raz dotknęliśmy tego sprzętu, kiedy pierwszy raz mogliśmy ćwiczyć na sztucznych kościach. Dzisiaj pod przewodnictwem pana doktora Berkowicza przeprowadziliśmy je pierwszy raz tu w szpitalu. Cieszę się, bo tak naprawdę nie wydłużył się ten czas operacji znacząco dłużej, bo 10-15 minut. Czas operacji, ilość krwawiącej krwi, ilość utraty krwi też była istotnie mniejsza. Lekarzy z Zabrza wspierał wspomniany dr Jaron Berkowicz z Tel Awiwu, który przeprowadza z użyciem tego urządzenia ponad 200 operacji rocznie. Zaczęliśmy prawie 3,5 roku temu. Za pierwszym razem to była tylko jedna operacja. Teraz prawie 30% operacji wymiany endoprotezy w Izraelu jest robione przez robota. Jest ich coraz więcej i więcej. Musimy pamiętać, że przez dwa pierwsze lata mieliśmy COVID, więc to nie poszło po naszej myśli, ale teraz widzimy, że coraz więcej robotów wchodzi na rynek chirurgiczny. Robot Corgi nie jest własnością szpitala w Zabrzu, jednak jego władze starają się o pieniądze na jego zakup. Koszt urządzenia to około 2 milionów złotych.